Paulina i Krzysztof to bohaterowie programu Ślub od pierwszego wejrzenia, którzy zostali połączeni przez psychologa, antropologa i seksuolog. Poznali się w Urzędzie Stanu Cywilnego kilka minut przed tym, kiedy powiedzieli sobie sakramentalny tak. Paulina. Gdyby tam była jakaś zapadnia z guzikiem wciśnij, to ja bym bez wątpienia nacisnęła ten guzik, po to, żeby się zapaść i stamtąd zniknąć. Przede wszystkim wielkie gratulacje, drodzy Państwo. Nowy człowiek na świecie będzie. Dziękujemy. Dziękujemy. Paulina, jak ty się czujesz? W porządku, jak najbardziej. Wszystko jest dobrze. Samopoczucie bywa różne. Nie powiem, że cały czas jest idealnie, ale dajemy radę. Ma taki dobry lek jak ja. Tak. Często wyjeżdżam do domu wakacyjnego, żeby się nie kłócić w kuluszkach. Spędzam tam na przykład parę dni, potem wracam, jak już atmosfera troszkę opadnie. Staramy się mniej walczyć, a bardziej dbać o to, żeby było wszystko dobrze, chociaż no, wychodzi jak wychodzi. Ja się zastanawiam, Paulina, czy ty jeszcze pamiętasz, co ty mówiłaś na temat Krzysia tuż po ślubie? Pamiętam. On jest pępkiem świata, on jest strasznym egocentrykiem, on ma wrażenie, że wszystko się kręci wokół niego. Pomyślałam sobie, solarka. Mówię, ja pierniczę solarka. I tak jakim cudem ktoś mógł dobrać do mnie? Zdanie nie zmieniłam. Jedynie wycofuję tą solarkę. Jeśli chodzi o poczucie humoru, Krzysztof ma bardzo specyficzne poczucie humoru. Trochę się już do niego przyzwyczaiłam, ale też przyznam, toleruję. Tyle mi tutaj. Nie wszędzie, nie mogę ja na to patrzeć. Ja się rozglądam. Wszystko jest folia, czego nie lubię. Co? Już dalej nie chcę nawet wymieniać. Jak to się wydarzyło, że wy się jednak dograliście i zobaczyliście te swoje pozytywne strony? Ile razy się wyprowadzałem? Koło 20 razy się wyprowadzałem. Włożyłem pozew rozwodowy, bo już było naprawdę bardzo krucho. Nie dawaliśmy sobie rady z niczym. I wtedy pojawił się promyczek słońca, że przez to, że jednak widzimy, że coś tracimy, tak, że no, już nie będziemy siebie w życiu chyba widzieć. Jakoś gdzieś jeszcze nas Bozia pokierowała w tym kierunku ku sobie. Tak naprawdę słowem kluczowym była rozmowa. Tak jak chyba wszyscy musieliśmy przejść swój etap zapoznania się ze sobą, zapoznania się z naszymi rodzinami, zapoznania się z naszym obcowaniem na co dzień. I tak naprawdę to trwało sporo. To jednak było już kawał czasu temu, jakieś 3 lata, o ile się nie mylę. Teraz chyba prowadzicie takie już normalne życie. Mam dom w Holandii, gdzie mogę sobie przyjechać jak do domu w Polsce. I ze względu na to, że prowadzę też tam jakąś działalność, to trzeba jednak tam doglądać. Moja mama również też tam jest. My mieliśmy kryzys między sobą, mama mi tłumaczyła. To jest dosyć fajne, tak? Tłumaczyłam jako kobieta. Mi się wydaje, że my więcej jednak rozmawiamy, jak Krzysia nie ma obok, bo stanowczo Krzysztof jest chyba typem, który woli wisieć na telefonie niż rozmawiać twarzą w twarz. I wtedy tak, stanowczo tak, wtedy więcej jest rozmów. Musisz mi książkę podać, bo mi upadła. Chcesz mi to dalej też. A teraz się gimnastykuj. No, jak się pochylę, szybko, jeden skłonik. No bo pan jak się pochyla teraz. Już ty tu jesteś. Czy wy już macie wyprawkę gotową? U nas tak było, że w rodzinie poczekajmy z tym przed ostatnim rozwiązaniem. Wtedy się przygotowujemy, czy to będzie dziewczynka, czy będzie chłopiec. Także tak naprawdę jest dzidziuś. Paulinka prosiła mnie o to, żeby nie zdradzać, czy jest to dziewczynka, czy chłopiec. Jak wy sobie to swoje życie we trójkę wyobrażacie? Punkt pierwszy, mam nadzieję, że będzie spokojnie. Nie. Tak. Jak myślę o przyszłości, to póki co pojawia się jakby, no gdzie będzie ta przyszłość. Jest tam między nami walka w dalszym ciągu, że kurczę, chodź ten dom, chodź ten dom. Paulinka mi mówi, no jeszcze mieszkanie, no poczekajmy. A kto u was w związku zazwyczaj idzie na rękę tej drugiej osobie? Kto odpuszcza? No na razie jest, mieszkamy tu, więc... Ja odpuszczam, całe życie jej odpuszczam. Życzę wam wszystkiego dobrego. Fajnie się w sumie ze sobą ścieracie, bo koniec końców zawsze się jakoś dogadujecie, więc... Równowaga, harmonia i spokój. Dzięki wielkie, pozdrawiam, pa, pa. Dziękujemy, pa, pa. Pa, pa. Hej, cześć.